Dobry wieczór, proszę państwa, z tej strony Prezes Dziaro i witam was w trzecim odcinku lekcji, w których mówię, jak tworzyć modyfikacje oraz opisuję język XML. Dzisiaj wam pokażę, jak zrobić logo na szybę z własną ikonką, z własnym logiem, coś w tym stylu, jak jest na moich kabinach, czyli widzicie moje logo takie, jak jest tu na pulpicie moim. Co potrzebujemy? Potrzebujemy programy takie jak Giants Editor do Farminga 2019, czyli 8.0.0.1. Jak macie 8.0.0, to jest ok. Jak macie nowszy, też jest ok. Oraz potrzebujemy taki program jak Paint.net. Nie zwykły Paint, tylko Paint.net, ponieważ ten programik ma kanał alfa i jest darmowy, więc jak ktoś go nie ma, proszę pobrać. Jest lepszym programem do edycji zdjęć niż ten standardowy Paint. Na serio, polecam go. Więc od czego zaczynamy? A od tego, że pobieramy to co mamy zawarte w opisie. Link będziecie mieli właśnie w opisie. Jest to logo na szybę by Prezes Dziaro Elexia 3. I ja już sobie to pobrałem. Znaczy wiecie, ja to mam na dysku, tak? Otwieram i mamy logo Prezes Dziaro. No dobra, no to trzeba wypakować na pulpit. No i wypakowało mi się logo Prezes Dziaro. Ok, odpalam sobie. I mam takie trzy pliki, z czego jeden to jest właśnie te logo nasze, a drugi plik to jest właśnie i3D, czyli ten, co wklejamy na szybę, czy w inne miejsce naszej modyfikacji. Pamiętajcie tak, przed każdą edycją modyfikacji róbcie kopię zapasową. Oraz jak edytujecie sobie jakąś modyfikację kogoś, proszę nie wydawać bez zgody. Najlepiej się zapytajcie, jak nie dostaniecie zgody, trudno, no. Lepiej jest zachować dla siebie, niż wydać bez zgody. Wiecie, później spiny, hejty, kłótnie, no i starsi ludzie, znaczy ludzie, no w moim wieku ci zaawansowani modmakerzy będą z was się śmieli, jak zaczynacie karierę moddingową i już robicie wtopy sobie. Ale miesza o to. Więc tak, może zaczniemy od tego, że wam pokażę, jak to logo wygląda w grze, czyli odpalamy sobie Giants Editor. No ja mam dwie wersje, czyli do Farminga 15, czyli 6.03 i do 19 8.10 beta. No nie wiem, czy jest nowsza, czy nie, ja to mam od roku już, to no, miesza o to. I co mamy? No pusto jest na razie. Jeżeli ktoś nie potrafi robić nic w Giants Editorze, więc taki mały tutorial mu dziś wytłumaczę. No bo widziałem parę komentarzy, takich było. A więc tak, nasz plik jest gdzieś tam daleko. Po lewo mamy scenografię, czyli jakie pliki są i3D. Jest Prezes Dziaro napis. Jest. No dobra, no to jak mamy Prezes Dziaro, no to musimy jakoś go wyznaczyć. Klikając Alt i kierując myszką lewym przyciskiem możemy sobie obracać. Alt, lewy klawisz myszy, obracamy. Prawym możemy sobie sterować góra-dół. Oczywiście kółko przybliżamy sobie, ale jak klikniemy Alt, to jest to samo. Jeżeli chcemy bardzo blisko mieć swoją rzecz, a nawet jak chcemy ją zobaczyć, po prostu klikamy na nasz plik, czyli Prezes Dziaro napis i klikamy klawisz F, jak Franek, Francja lub Firanka. No dobra, jest nasze logo Prezes Dziaro. Co prawda ciemno jest. No musimy zapalić światło, czyli Create, Light, lub inaczej robimy Ctrl L i mamy światła. Co prawda teraz jest takie bardziej rozpikselowane, rozmazane, tak jest. Ale to w grze nie będzie już tak rozpikselowane, będzie po prostu ładne logo. Jest ciut przymałe. W takim sensie, że powinno być szersze. Co trzeba zrobić? A więc trzeba pobawić się skalą, czyli skala X, Y, Z. Skala X odpowiada na szerokość, czyli 1 domyślnie, skala Y na grubość, czyli 1 i Z na długość, czyli też 1. No u mnie jest to, nie jest tak szerokie jak powinno być, czyli sobie dopiszę w skali Y 1.3, za bardzo, 1.2, nie, 1.5, prawie, dopiszę sobie jeszcze 5, żeby było 1.15, jest git, super. No i taka ikonka jest mniej więcej podobna do tej, co mam na pulpicie, co nie? No dobra, no to jest taki tutorial, jeszcze to nie wszystko. No dobra, no ale co dalej?
Co dalej, co dalej? Tak szczerze mówiąc, to te logo w tej pozycji jest, czyli one leży, a one powinno stać w ten sposób, czyli sobie po prostu czerwonym klawiszem obracamy je. Czerwonym lub niebieskim, zależy jaka strona ma być. To już od was zależy, co będziecie chcieli. Wam tego nie wytłumaczę. Po prostu czerwony obraca, niebieski obraca i zielony przekręca. To już od was zależy, co będziecie sobie przekręcać. Po prostu to jest rotacja X, Y, Z. Ja sobie ustawię rotację Y na 90. I zobaczcie, jest nasze logo. Jest nasze logo. A translacja X, Y, Z to pozwala na przesuwać dany obiekt. Czyli tymi strzałkami zielonymi, czerwonymi i niebieskimi. To też sobie musicie sami się popatrzeć, która to która. Bo ja wam powiem tak. Klikacie na zieloną, najeżdżacie. Klikacie na nią i się patrzycie na translację, która jest. Aha, czyli to jest translacja Z. Ale to już sami się będziecie bawić. I jeszcze jak usuwać dany element. Proste to jest. Klikamy na nasz prezes zielony napis i klikamy delete na klawiaturze lub po prostu edit delete. Najpierw klikamy edit delete i nie ma. Bardzo proste to jest. No dobra, to jest taki mały tutorial, co i jak trzeba zrobić. A teraz wam pokażę, jak nałożyć nasze logo na ten model cały. Ok, więc tu sobie zapiszę, że ustawiłem sobie w pionie. I teraz za pomocą właśnie tego PyNet odpalam sobie taki plik jak prezes ziaro kanał alfa. No i to jest właśnie moje logo. Jest trochę spłaszczone, ponieważ tekstury, żeby nie wywalało błędów w logu, są ustawione do potęgi dwójki, czyli u mnie z 512 na 512. Ale sobie zaznaczę Ctrl A, obraz, zmienię rozmiar i może być też taka sytuacja, że może być też takie jak 256, czyli takie mniejsze. Może też być 1024. Może być nawet rozmiar 20, 48. I te rozmiary nie będą nam wywalały błędu, więc jak ktoś ma, sobie cofnę to wszystko. Jeżeli ktoś ma logo, które ma 600 na 600, a chce to wkleić właśnie w tym miejscu, musi zmienić na 512. I jak to zrobić? A więc pokażę wam to na przykładzie mojej jakiejś tam ikonki. Wam pokażę na zasadzie mojego loga Prezes Ziaro. Też sobie odpalę w PaintNet. I tak, tu mamy naszą ikonkę, a czy nasze te logo na szybę. A tu jest nasze logo, które chcemy właśnie tu wkleić. No i dobra, i tu są wymiary takie jak 512 na 512, a tu jest 800 na 800. Jak to zrobić, żeby to wkleiło się ładnie? Bo jak zrobię Ctrl A i Ctrl C i tu Ctrl V, to będzie takie coś, że jest za duży ten obraz. I albo rozszerzyć obraz, albo zachować rozmiar obszaru roboczego. Jeżeli chcemy, to możemy go wkleić jako rozszerz obszar roboczy, ale to zapiszemy. Fakt, będzie nam działało, ale będzie dużo błędów w logu, a nie chcemy mieć przecież błędów i żeby nam mody nie zacinały gry, bo przecież to jest podstawa w moddingu dobrym. Więc zachowaj rozmiar obszaru roboczego, ale coś jest za małe. Połowa jest tylko przecież loga. Co tu zrobić? Więc tak, Ctrl Z, sorry, cofamy wszystko i nasze logo przycinamy do tych wartości. Tak jak mówiłem, potęga, czyli te 512. 512 i szerokość i wysokość 512. Automatycznie PyNet ma zaznaczone ptaszkiem, że zachowaj proporcje obrazu, ale kiedyś może nie być zachowany, może być niezaznaczone. I tu sobie powiedzmy wpiszemy 600 szerokości, ale już wysokości będzie stara liczba. Więc żeby było jasne, nieraz wam się nie zmieni. Tak jak ja to zrobiłem. 512, ok, zatwierdzamy i już jest git. Ctrl A, Ctrl C, czyli Ctrl A kopiujemy, zaznaczamy cały plik, Ctrl C kopiujemy i w pliku naszym, tam gdzie jest właśnie nasze logo z takimi kratkami biało-szarymi, to się nazywa kanał alfa i on jest przezroczysty
w danym modelu naszym. Za pomocą klawiszologii, czyli Ctrl V, wklejenie, wklejamy sobie i zobaczcie. W naszej ramce 512x512 wkleiło się nasze logo, bez żadnego wycięcia, nic. Piękne logo wklejone, no idealnie. Teraz możemy sobie plik zapisać. OK, teraz będzie wyrenderowane. I pamiętajcie, że w tym miejscu, jak ustawienia zapisywania, musi być zaznaczone DXT5 alfa interplotowa, bo standardowo będzie nieprzezroczysta. I tu, gdzie zamiast czarnego jest kanał alfa, będzie po prostu czarne. A jak chcemy mieć przezroczyste, to musi być zawsze te DX5 alfa interpolowana. Tak, spoko słowo, wam powiem szczerze. No, mamy sobie ikonkę naszą na czarnym tle, na zielonym, na żółtym, na białym, na różowym, na kutawkowym. Spoko. To nic nie zmieni, że ustawimy DXT5. Ale jak chcemy na kanał alfa, musi to być ustawione. Standardowo ja mam ustawiony DXT5 i mi to nic nie zmienia. A kiedyś, jak robię modyfikację, czy znaczy jak robiłem i robiłem to za kanałem alfa, to nie pamiętałem o tym. Ja miałem standardowo ustawione i jest OK. Więc sobie ustawię. Tu już nic nie musimy zmieniać. OK, zatwierdzamy zapisywanie. To już możemy wyłączyć. Wchodzimy do naszego loga, odpalamy w Giant Editor. OK, i teraz zobaczymy, co się stanie. I tak jak powiedziałem, znów jest daleko gdzieś, najeżdżamy na prezes Zero napis, klikam F i jest nasze logo wspaniałe. Widzicie? Nasze logo. Ale teraz zrobiło się coś za szerokie. No bo tak, no wcześniej było OK, teraz jest za szerokie, a dlatego, że wkleiliśmy zdjęcie, na którym jest inne są proporcje już kontury naszego loga. To co robimy? Po prostu sobie w rotacji, w skalowaniu X, Y, Z sobie zmieniamy. Wystarczy, że to co dodałem usunę i widzicie, już jest logo ładne, piękne. Po prostu inna tekstura i tak wyszło. Super, zapisujemy. I teraz tak, wchodzi, mamy tu dodane ładnie. I pokażę wam na jakimś przykładzie, jak to dodać. Więc sobie tam wejdę w jakieś modyfikacje, które kiedyś robiłem. Do Farminga 19, mody. Albo tu nie będę więcej pokazywał, bo zobaczcie, za dużo modyfikacji niewydanych i będzie później problem. Wejdę sobie po prostu do 63P Mafisolec 8.1, tak. I na tej szybie wam pokażę, jak to się ustawia. No i już jest takie logo w 60 Mafisolec ustawione. Na tej samej zasadzie. Ale dobra, jeszcze raz. Importujemy nasz i3D plik, czyli file import. Lub po prostu w tym miejscu import i 3D file i możemy zaimportować, ale później trzeba zmienić, zaraz dodać teksturę, ustawić linijki, a na co to komu? Robimy tak. W modyfikacji mamy nasz plik Ursus 3P Mafisolec i tu mamy cały jego plik, czyli modę z XML i 3D tekstury, story i tak dalej. Nasze logo prezes Ziaro, o ile mamy wyłączone w i3D, po prostu sobie przenosimy, tu wrzucamy, gdziekolwiek. Możemy nawet wrzucić do tekstur, do i3D, do koła, nawet i wrzucę wam do dźwięków, żeby nie było. Po prostu musimy pamiętać, gdzie wrzuciliśmy to. OK. I teraz importujemy i szukamy, tak, od początku. Mamy pulpit, to wchodzimy w dokumenty, My Games, Farming Simulator 2019, Mods i 63P Mafisolec i wchodzimy w folder dźwięki. Jest nasze logo prezes Ziaro? Jest. OK, odpalamy. No i jest nasze logo, tylko coś 60 się za jasna zrobiła. Dlaczego? Bo w naszym logu wrzuciło się light, czyli słońce, światło. Usuwamy je, bo jest nam niepotrzebne, czyli edit, delete. Nie ma. Ale co dalej? Przecież to się nie ustawiło. Nasz napis jest pod samym traktorem. No trochę to dziwne. Nie. Robimy tak, że klikamy cud, edit, cud. Czyli wycinamy, wchodzimy w naszą modyfikację i tu już pakujemy gdziekolwiek. Może być nawet w folderze mostył, nie, w tym akurat nie. Tam gdzie są koła, nie wrzucamy takich plików, bo będą nam się kręcić te pliki. Ale możemy sobie wrzucić nawet i w folderze zaczepy ten plik nasz. Proponuję, żebyśmy wrzucali zawsze plik tam, gdzie jest model naszej kabiny. Czyli w moim przypadku jest to 3P Mafia Solec by Prezes Ziaro. Kabina czeska i w tym miejscu
Nawet jest to wrzucone już, widzicie, jest zielony napis i to jest ten napis. To już sobie właśnie to wrzuciłem i ustawiłem. Proponuję właśnie tu wrzucać, ale ja wam pokażę przykład, że możemy też w innym miejscu to wrzucić. Mam wrzucone. No to co teraz? Trzeba ustawić. Jak? To lecimy. No to co? Niebieskie, do góry. Oczywiście klikamy sobie F, że sprawdzamy gdzie to jest. I mamy tu. Dalej. Czerwony w bok. Klikamy F. Trzeba trochę do tyłu dać. Oczywiście cały czas klikamy Alt i myszko obracamy. Trzeba trochę do tyłu. Ja wam pokażę fajną, ciekawą sztuczkę, jak szybko ustawić rotację prawidłowo. Robimy tak, że połowa jest, o, w ten sposób. Połowa jest za szybą, a połowa wystaje z szyby. Dlaczego? Dlatego, że jak teraz czerwonym zaczniemy ruszać, to nam automatycznie to przy jakimś kącie zniknie. Widzicie? Zniknęło. I teraz już mamy to tak, jakbyśmy mieli naklejone od strony traktora na szybie. Tak jak tu w tym miejscu. Spoko bajer, co nie? Ale jeżeli ktoś chce mieć od strony zewnętrznej na szybie, po prostu klika najeżdża na zielono strzałki, klika i do góry daje. Widzicie? I możemy sobie w ten sposób ustawiać. Ja już mam prawie ustawione. To jeszcze muszę sobie tylko czerwonym trochę dojechać do roga i niebieskim do góry. Ale że kabina jest krzywa, czy tak już fabrycznie była zrobiona, to znów czerwonym odjeżdżam i niebieskim do góry daję. Dobra, no super, ja sobie już ustawiłem. Ale nieraz może być tak, że jak właśnie zrobicie sobie w moim, tak jak ja to robię szybko, zrobicie sobie w ten sposób, ale zrobicie trochę pod złym kątem. Może tak zrobimy kątem i będziecie dawać do góry, to wam wyjedzie. Nic nie szkodzi. To ustawcie sobie w ten sposób, gdzie chcecie mieć to. I znów dajcie do tyłu zielonym do połowy. O, coś takiego, dobra. I czerwony poprawcie, tak żeby było ładnie. I już jest git. Ale zawsze pamiętajcie, żeby nie dawać tak, że o, w ten sposób, ani w ten sposób, tylko trochę dajcie do przodu. Lepiej, bo z daleka może szybko to kolidować, a jak jest to ciut dalej dane od szyby, już nie będzie. No to super. No to co? Klikamy, zapisz, tak, zapisz. Teraz wam pokażę, to jest pliki 3D, otwórz za pomocą akurat w tym pliku notatnik. I powinniśmy mieć jedną taką linijkę, czyli files, o nazwie, to jest nie nazwa, to jest trochę chyba źle przetłumaczone. To nie jest nazwa, tylko to jest linijka do naszej tekstury, czyli folder dźwięki. I nasza nazwa, logo, prezes Ziaro. Znów slash, że dalej przekieruje nas. I jest prezes Ziaro, kanał alfa.dds. I pamiętajcie, że każdą rzecz jak zapisujemy w modyfikacjach naszych tekstury, każda musi być na formacie DDS.DDS. I dlatego Pynet go obsługuje i dlatego go używam. Może być format .png, ale pamiętajcie, DDS ma więcej tych współczynników, kątów i tak dalej, oraz ma ten kanał alfa lepszy niż PNG, chociaż PNG też ma jakiś, czy tam PNG, nie wiem jak to się wymawia dokładnie, ale dobra, mniejsza o to. Super, jeszcze raz wchodzę. I tak, pamiętajcie, że musi być zawsze w tym, tu, wrzucone w folderze naszej modyfikacji i z tego folderu wrzucacie do naszej 60, bo jak wrzucicie z pulpitu, to w grze będzie białe. Nie będzie po prostu tekstur. Ale dobra. Teraz jeszcze raz odpalę i usunę to, bo mi tylko to przeszkadza w grze nad robieniem 60. To było w zaczepach, tak. Bo tutaj akurat kiedyś przy starszych, pamiętam chyba wersjach było, że jak kliknęło się prawym, to można było usuwać. Teraz nie, trzeba klikać klawisze na klawiaturze. Zapisz jeszcze raz i sobie z dźwięków to usunę, bo po prostu to jest mi niepotrzebne w tym miejscu. Co dalej? Odcinek ma jakieś 15 minut pewnie. Ale to jeszcze nie wszystko, bo chcę wam pokazać, jak mamy nasze logo i tu dam przykład Mafia Solec, ich logo z internetu PNG.
I logo, tak, tu jest nasz logo Mafia Solec. Odpalę sobie je przez Paynet. Paynet, tak. Logo Mafia Solec ma format 224. A logo, które. Jeszcze chwila, tylko to przerzucę tu. A logo, które nasze w pliku DDS ma 512. Czyli te logo Mafia Solec z internetu jest za małe, żeby tu było. No zobaczcie sami, jak sobie to Ctrl-A, Ctrl-C wytnę i tu wkleję, to jest o połowę mniejsze. To co z tym zrobić? No to co? Nasze te logo, widzicie? Klikamy zaznacz całe, czyli Ctrl-A, obraz, zmień rozmiar i do potęgi dwójki, czyli 256. I pamiętajcie, musi być zachowaj proporcje obrazu ptaszek zaznaczony, żeby nam zmieniał od razu szerokość i wysokość. Okej. No i super. No ale tu jest dalej 224. No to co? Tu jest najniżej dany próg. Czym mniejszy, tym będzie gorzej wyglądało to w grze. A to co zrobimy z tym? No niestety musimy to trochę pociągnąć do tego 256. To jest już mało. Ale niestety musimy. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Tu nie zapisujemy. Nasz plik prezesiarokano alfa. Super, co nie? Zapisujemy. Ok. Pamiętajcie, DXT5 kano alfa interpolowana. Kurwa, muszę się tego słówka nauczyć. Ok, zapisane. Odpalamy logo prezesiaro. I znów najeżdżamy na prezesiaro. Napis klikamy na niego F. Mamy logo Mafia Solec na kabinę? Mamy. Super. I tak samo robimy z naszym logiem. Ale jeszcze wam pokażę, jak zrobić kanał alfa. Czyli sobie przybliżymy. No zobaczcie, pikselowane, bo to jest Paynet, ale jak będziemy robić to w Photoshopie, to tam już jest inna ta struktura. Tu są piksele, a tam jest coś innego. Nie pamiętam co, ale wiem, że tam nie ma tych pikseli, tylko jest, że ten obraz jest ładniejszy. Miesza, o, to poczytajcie sobie w internecie. Klikamy na tą magiczną różkę albo klawisz skrótu S i już ją mamy. Nie, teraz mamy. I klikamy na te białe. Na te białe tło. Super. Przy tolerancji 5% nam ładnie wszystko zaznaczyło, widzicie? Te białe, całe te tło. Jeżeli komuś pasuje, klika. Usuń, czyli te dele, te całe wspaniałe. No i dobra. No i mamy już nasz kanał alfa wspaniały. Ale jeszcze tu jest trochę białego, tu, tu i tu. To co? Znów klikamy na to. Usuń. 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 Sprawdzamy. Nie ma nigdzie białego. No to zapisujemy. Zapisz. No i teraz wam pokażę przykład tak. Tu zapiszę sobie jako alfa inter. Teraz zapiszę sobie jako nieprzezroczyste. Ok. Wejdę. Upewnię się. Jest. Powinno być w grze. Nieprzezroczyste. W grze jako nieprzezroczyste. I zobaczcie, widzicie? Tu po odpaleniu jest wszystko na alfie i powinno być przezroczyste. Ale po odpaleniu Giansa jakieś chuju muju powstało, kurwa. Jakby, nie wiem, z dupy koziej wyczasnęło. Co to się stanęło? Dlatego mówię. Jeszcze raz wchodzimy te nasze logo. Plik, zapisz. I pamiętajcie, DXT5 alfa interpolowana. No już pamiętam. Okej. Nawet jeszcze dla upewnienia, jeszcze raz można zaznaczyć. Delete znaczy zapisz. Wyjdź, odpal logo PSZiaro. Jeszcze raz PSZiaro napis, klawisz F. I mamy nasze logo przezroczyste. Z 205 kciuków w górę oraz 2500 oświetleń i leci kolejny prawniczek ciekawy. Dzięki za uwagę, do zobaczenia, dobranoc, siema!